Tak wyglądały ostatnie chwile Anny Jantar. Zachowało się pamiątkowe zdjęcie. Wiosną 1980 roku Anna Jantar przebywała w Stanach Zjednoczonych. Koncertowała tam aż do połowy marca, na kiedy miała zaplanowany lot powrotny do Polski. Na lotnisku w Nowym Jorku towarzyszył jej chicagowski muzyk Adam Gliński. To on kilka godzin przed startem samolotu wykonał artystce ostatnie zdjęcie. Dzwoniła do Polski z budki telefonicznej, długo rozmawiała ze swoją mamą. Pojutrze zobaczymy się, zapewniała. Potem mówiła coś do małej Natalii, była jej całym życiem. Bardzo się za nią stęskniła, wspominał muzyk. Gwiazda opowiadała mu o swoich wielu planach. Przymierzała się m.in. do zmiany repertuaru. Chciała śpiewać poważniejsze utwory, ale obawiała się, czy publiczność zrozumie jej wybory. Była jednak pełna nadziei i marzeń. Tego dnia nad lotniskiem Kennedy'ego rozpętała się śnieżyca. Było ponuro i nieprzyjemnie. Loty zostały na chwilę wstrzymane. Przez szybę oglądaliśmy jeszcze oblodzony samolot lotu. Głośno zastanawiałem się, czy to w ogóle doleci. To ruska maszyna tyle razy latała, to i teraz doleci, miała zauważyć Anna Jantar w rozmowie z przyjacielem. Ju-62 ostatecznie wystartował z dwugodzinnym opóźnieniem. Cała podróż przebiegała spokojnie, jednak na chwilę przed lądowaniem pilot zgłosił awarię podwozia. Minutę później samolot runął na ziemię. W katastrofie zginęło 87 osób, w tym uznana piosenkarka. Dziś Anna Jantar obchodziłaby 73. urodziny.